Kilka minut po ostatnim gwizdku meczu 11. kolejki trzeciej grupy trzeciej ligi, wygranym meczu przez drugą drużynę Górnika Zabrze z rezerwami Rakowa Częstochowa 4-2. Rozmawiam ze strzelcami bramek dla naszej drużyny. Gola numer 1 zdobył Mateusz Kulik. Mateusz, poproszę Cię o taki pomeczowy komentarz. Moim zdaniem dobrze weszliśmy w mecz, tylko ten karny, który był przypadkowy, można powiedzieć, nas troszeczkę zmiótł z takiego rytmu, ale podnieśliśmy się szybko i nasza mocna strona, czyli kontrataki, wyprowadziliśmy dwa, strzeliliśmy dwie bramki, no i potem mecz już się układał dla nas lepiej. W drugiej połowie podobnie mocno rozpoczęliśmy, bramka na 3-1 po rzucie rożnym, potem jeszcze te stałe fragmenty nasze, lepiej mogliśmy się zachować. No i końcówka meczu to już nasza spokojna gra. Bramka na 4-2 i według mnie w miarę pewne zwycięstwo. Dawid Niedźwiecki, Dawid, który czuje się chyba w Zabrzu coraz lepszy, lepiej. Trzeci mecz rzędu ze zdobyczą bramkową, w tym drugi mecz ligowy. Łapiesz te minuty, walczysz o swoje miejsce w składzie, no i wychodzi to chyba coraz lepiej. No, muszę się tutaj z panem zgodzić. No, trzeci mecz z bramką to też jest dowód na to, jak ciężko pracujemy całym zespołem i też indywidualnie ciężko pracuję na treningach i poza nimi. Czuję się coraz lepiej w Zabrzu, no tutaj też wiadomo, stąd jestem też, więc ten Śląsk mi tutaj odpowiada, czuję się coraz lepiej, coraz bardziej komfortowo. Ta druga bramka w lidze, no to jest dowód tylko na to, że ciężka praca popłaca i to jest tyle, co mogę powiedzieć. Opowiedz jeszcze o swoich ambicjach, bo na pewno teraz apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz masz ochotę na kolejne bramki, kolejne trafienia, o które już powinno być teraz, gdy już ten rytm łapiesz, coraz łatwiej. No wiadomo, no, z każdą kolejną bramką jest coraz łatwiej, coraz lepiej i ten rytm meczowy, kiedy się łapie ten rytm meczowy, jest coraz lepiej i się zawodnik czuje coraz pewniej na tym boisku. No i tak jak już powiedziałem, tak jak pan powiedział, ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Lekki też niedosyt po dzisiejszym meczu jest, bo miałem też jeszcze jedną sytuację, której niestety nie wykorzystałem, bo interwencją dobrą popisał się bramkarz. No, pracujemy dalej i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będę dalej strzelał. A Mateusz, ciebie jeszcze chciałem zapytać, czy wszystko w porządku, bo gdy schodziłeś z boiska, czy chwilę po zejściu gdzieś tam za plecy się trzymałeś, nic poważnego? Znaczy, dostałem przy jednej akcji z łokcia w lędźwie, bolało mnie, ale popracujemy z fizją, to wydaje mi się, że bardziej takie stłuczenie i na następny mecz będę spokojnie gotowy do grania. No to co, przy okazji następnego meczu życzymy Wam pełni formy, powrotu do pełnej dyspozycji, kolejnych świetnych wejść w pole karne, kolejnych bramek, no i co, powodzenia!